pastorom, życząc wszystkim nam duchowych przeżyć 23, więc Narodowy Festiwal w Sokolnikach w się muzyczny lat uważam za otwarty. Już oddaję głos, więc więcej o muzyce nie powiem. Szczęść Boże. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę. Dziękuję księdzu proboszczowi, który pokazał mi naszej świątyni, jak zwykle za otwarcie i udostępnianie nam wnętrza naszej pięknej sokolnickiej świątyni. Bardzo się cieszę, że po raz 33 już będziemy mogli spotykać się z piękną muzyką kameralną w różnych wykonaniach, ale głównie w wykonaniach rodzinnych i tak będzie na dzisiejszym koncercie. Witając Państwa wszystkich serdecznie, zapraszam pana Witolda Wybrockiego, który zapowie koncert, opowie o muzyce i o artystach. Wszyscy
absolwenci zespołu szkół muzycznych imienia Żebrowskiego właśnie w Częstochowie. Z tym miastem są cały czas związane, choć różnie potoczyły się ich dalsze losy artystyczne. Pani Aleksandra jest laureatką wielu konkursów w kraju i za granicą, koncertuje w Polsce i w wielu krajach europejskich jako solistka, kameralistka, a także występując solo z orkiestrami. Szczególnie intensywnie współpracuje z pianistami, między innymi właśnie także z panem Cezarym Saneckim. W swoim dorobku ma kilka płyt. Na jedną zwrócę uwagę, bowiem repertuar z tej płyty mieliście Państwo okazję dwa lata temu poznać. Podczas koncertów w Sokolnikach do Pieśni o Ziemi, płyta wydana przez Polskie Radio, gdzie również właśnie występuje pani Aleksandra z panem Cezarym Saneckim. I to bardzo dobra płyta ze stylizacjami polskiej muzyki ludowej. Kiedy już temat płyt pojawił się, to od razu zaznaczę, że artyści mają ze sobą również w dniu dzisiejszym płyty. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany nabyciem takiej płyty od razu z otrzymaniem autografu, to po koncercie można do artystów jak najbardziej udać. Pani Aleksandra Szwajkowska-Belica jest także dyrektorem festiwali muzycznych, między innymi Jurajskiej Jesieni Muzycznej w Częstochowie. Zasiada także jako juror w składach premiów różnych konkursów. Pan Cezary Sanecki to pianista, tak jak mówię, związany z Częstochową, ale także i z Łodzią, bowiem przez kilka lat, w latach 2012-2020, pełnił no jakże zaszczytną i wypełnioną funkcję rektora Akademii Muzycznej w Łodzi imienia Grażyny i Instytuta Pacewiczów. Występuje jako pianista, solista, a także kameralista w Polsce i w wielu krajach europejskich. W repertuarze zwraca szczególną uwagę na muzykę XIX oraz XX wieku, czy XXI, ma bowiem w swoim dorobku także wiele praw wykonań utworów kompozytorów współczesnych. Oczywiście także nagrywa, o czym już wspominałem, płyty i wydaje płyty CD, a także nagrywa dla radia i telewizji. Pora na córki. Będzie trochę krócej, bo przejmie jeszcze w pełni karierę. A zatem pani Maria Lewica to skrzypaczka. Jak wspomniałem, ukończyła szkołę w Częstochowie, a obecnie jest studentką, ukończyła licencjat w Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie skrzypiec, oczywiście profesora Łukasza Błaszczyka. Natomiast pani Barbara Sanecka, sopranistka, jest także studentką Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Muzykalu i studiuje pod kierunkiem pana Briana Fentersa. I teraz pora już na muzykę. Podzielimy te utwory na kilka takich odcinków. Zaczniemy od dwóch, podczas których to dwóch utworów wszyscy czworo wykonawcy będą się mogli przed Państwem zaprezentować. Zaczniemy od kompozycji na skrzypce z fortepianem, w której zaprezentują się pani Aleksandra Szwajkowska-Belica i pan Cezary Sanecki. Będzie to utwór Petro Terpeniuka, ukraińskiego kompozytora zmarłego przed 9 laty, mało znanego w Polsce, ale godnego uwagi, bowiem także zorientowanego na muzykę swojego narodu. Szczególnie tutaj te elementy kucuńskie eksponuje w swoich dokonaniach eksponował. Nieustający ruch to utwór, który z jednej strony nawiązuje do takiego modnego w XIX wieku i XX gatunku tak zwanego moto perpetuum, czyli bardzo ruchliwego, motorycznego utworu, ale także tutaj odnajdujemy właśnie elementy kultury ukraińskiej, ludowej, a konkretnie tańca kozłowskiego. A potem przenosimy się w świat muzykalu. Przed nami cztery znakomite utwory właśnie z tego gatunku. W tym pierwszym odcinku usłyszymy, no to wiecie, nie najsłynniejszy, bowiem ze słynnego muzykalu Upiór w operze Andrew Lloyda Webbera. Utwór, który w roku 1986 został po raz pierwszy wystawiony i natychmiast zrobił błyskotliwą karierę i wielki przebój z tego muzykalu Think of Me. Oczywiście wykona go pani Barbara Sanecka z akompaniamentem pana Cezarego Saneckiego, a także z pomocą pani Marii Belicy. A zatem na początek dwie kompozycje. Najpierw ukraiński kozłowski taniec Petro Terpeniuka, a potem Stany Zjednoczone, Andrew Lloyd Webber, Think of Me, fragment muzykalny.
Państwu powiem, że wszystkie te utwory pochodzące z muzykali będą śpiewane bez mikrofonu. To nie jest taka prosta sprawa, bo na kierunku muzykalowym mikrofon jest nieodłącznym atrybutem śpiewaków. I tutaj trudne wyzwanie przed panią Barbarą, ale słyszę świetnie sobie daj radę. Teraz muzyka skrzypcowa Henryk Gniazdy, z pewnością najmniejszy polski kompozytor piszący muzykę na ten instrument. Można by śmiało powiedzieć, że obok Chopina to właśnie Gniazdy jest najwybitniejszym polskim twórcą muzyki instrumentalnej w XIX wieku. Podobnie jak Fryderyk Chopin zafascynował się polską muzyką ludową i idąc chopinowskim tropem pisał między innymi utwory, które określał jako mazurki w charakterze gatunku, że mazurek, czyli utwór, w którym spotykamy rytmy tańców typu mazurowego. I do takich utworów właśnie należy zaliczyć Kujawiak. Kujawiak, jedna z najpopularniejszych miniatur właśnie od sekat muzyki polskiej ludowej Henryka Wieniawskiego. Wersję oczywiście na skrzypce i fortepian. Ten utwór zagra pani Maria Belica, która będzie pan Cezary Sanecki. A potem Henryka Wieniawskiego kolejna kompozycja Kaprys na dwoje skrzypiec. Henryk Wieniawski napisał dwa zeszyty kaprysów. On nazywał te gatunki etiudy kaprysy. Etiuda podkreśla jakby ćwiczony charakter tych utworów, a więc podnoszenie sprawności gry na instrumencie dla skrzypka, czy też skrzypków w tym wypadku. Natomiast kaprys wzorem Nicola Paganiniego pokazuje wirtuozerię typu estradowego, więc to jest utwór nie tylko do ćwiczenia, ale przede wszystkim utwór na estradę. Te kaprysy z opus 10 Henryka Wieniawskiego, one są napisane jak gdyby w takiej podwójnej wersji. Można je wykonywać na skrzypce solo, ale także na dwoje skrzypiec, co także jak gdyby podnosi jeszcze ten walor i harmoniczny, ale też i w jakimś stopniu koncertowo uatrakcyjna. Ten kaprys to numer pierwszy, opus 10 La Sutie, podkreślający pewną charakterystyczną dla skrzypiec technikę artykulacyjną. Państwo się zorientujecie, na czym ona polega bez problemu. Te kaprysy Wieniawski określił jako l'école moderne, czyli szkoła nowoczesności. Rzeczywiście w roku 1854 to było podniesienie poprzeczki i jeszcze o jeden poziom wyżej niż kilkadziesiąt lat wcześniej, czyli to Niccolò Paganini. I rzeczywiście mamy tutaj do czynienia już z taką najwyższą wirtuozerią. No i tutaj oczywiście wystąpią dwie panie skrzypaczki, pani Aleksandra Szwajdowska-Belica i pani Maria Belica. A zatem Henryk Wieniawski Kujawia, a następnie kaprys opus 10 numer 1 La Sutie.
przed nami klasyka XX wieku, tak bowiem można by określić dokonania Dmitra Szostakowicza, jednego z najwybitniejszych rosyjskich kompozytorów tego stulecia. 5 utworów tego twórcy to jednakowoż nie jest oryginalne jego dzieło, bowiem wykorzystując wcześniejsze kompozycje Dmitra Szostakowicza, taką pięcioczęściową suitę zestawił w roku 1970 jego przyjaciel, turkmeński kompozytor Levon Tovmian. Sięgnął po utwory, które Szostakowicz w oryginale zamieścił, no głównie w jakichś dziełach o charakterze, powiedzielibyśmy, scenicznym, bo to robili opery i balety, ale także i muzyka filmowa. No i właśnie nadał im opracowanie na dwoje skrzypiec i fortepian. I w takiej wersji usłyszymy właśnie te utwory Dmitra Szostakowicza. Mówię, że klasyka XX wieku, bowiem tutaj mamy nawiązanie również do stylu, który określa się jako neoklasycyzm, który odwołuje się do pewnej jakiejś takiej prostoty, przejrzystości wypowiedzi artystycznej, więc jeżeli ktoś z Państwa obawia się, że czeka nas jakaś wyrafinowana awangarda, to tak nie będzie. Będzie to muzyka z pewnością dla wielu z Państwa akceptowana. Ten neoklasycyzm był akceptowany również dla władz sowieckich, z którymi no niestety Szostakowicz całe swoje życie musiał prowadzić jakąś taką ukrytą, podwójną grę, bo w reżimie niestety no nie można było wypowiadać się w sposób całkowicie swobodny artystycznie. Stąd w jego muzyce, chociaż ona nosi w sobie w wielu aspektach takie nuty tragizmu, ale spotykamy także ironię, sarkazm, jakąś taką złośliwą groteskę. Można by powiedzieć, że to taka szostakowiczowska ukryta krytyka systemu, satyra, bo trochę naśmiewanie się z owego nieludzkiego szachmierzchu. A zatem Dmitr Szostakowicz, 5 utworów, na
wziął muzykę, Jerzyka Berlina, jeden z najpiękniejszych amerykańskich kompozytorów muzykalowych. Moonshine Blue to jedna z pieśni tego muzykału. Niech jednakowoż nas nie zmyli ta kołysanka, oczywiście element kołysankowy jest, ale owo Moonshine to tak naprawdę, proszę Państwa, nic innego jak księżycówka. Czyli taki destylat nielegalnie pędzony pod osłoną nocy w lasach księżyca i tamten wątek muzykalny również się pojawia. A niemal 50 lat później na Broadway trafił musical Ragtime autorstwa Stephena Flaherty'ego i z tego utworu usłyszymy pieśń od Davis Song. A przed nami oczywiście pani Barbara Sanecka i pan Cezary Sanecki.
zaśpiewały nuty muzyki ludowej ukraińskiej, polskiej, teraz pora na Hiszpanię, bowiem usłyszymy opracowanie fandangi, ognistego, zacierzystego tańca hiszpańskiego, wykonywanego przy dźwiękach gitary kastanietów, w dzisiejszym jednak dwoje skrzypiec i fortepian. Fandango, bynajmniej nie z Hiszpanii do nas przylądowało, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Jego autorem jest Michael McFlynn. Taki bardzo ciekawy kompozytor, no można powiedzieć taki człowiek renesansu, bo to kompozytor, także dramaturg, reżyser filmowy. No ale Fandango zdobyło olbrzymią popularność, utwór pojawia się w przeróżnych aranżacjach. Był usłyszany właśnie no, na taki skład, jaki wymieniłem przed chwilą. A na finał, utwór, który nauczył tutaj pewne sprostowania. Na początku mówiłem Państwu, zapowiadając pieśń z muzykalu Popiół w operze, że to tutaj jest mniejszy fragment muzykalu w dniu dzisiejszym. No nie, z pewnością najpopularniejszy jest ten, który przed nami na finał dzisiejszego koncertu. Dzieło Richarda Rogersa, The Sound of Music, dźwięki muzyki. Wszyscy, jeśli nie muzyka, to znamy z pewnością znakomity film, który zdobył aż 5 Oscarów. Na szczególne wrażenie wywarła nieśmiertelna, można by powiedzieć, rola Julie Andrews w tejże produkcji. I tutaj usłyszymy już wszystkich naszych wykonawców na finał. A zatem przed nami Fandango, Michaela McFlynna, wykonany Aleksander Szwedkowski w ulicy oraz Mali Belezy w ulicy Zara Saneckiego, a potem już wszyscy wykonawcy. Dołączy do nas oczywiście jeszcze pani Barbara Sanecka i zaśpiewają fragment z wielkiego przeboju broadwayowsko-kinowego The Sound of Music Richarda Rogersa.
przede wszystkim zapraszam na znakomity, jak nie mam, koncert rodziny państwa Janiaków. Pani Dorota Szeszkowska-Janiak, znakomita harfistka, pan Paweł Janiak, znakomity pianista jazzowy oraz twoje dzieci. Mam nadzieję, że także w podobny sposób umilą państwo ten wieczór za tydzień. A co będzie napis? Napis kołysanka, bo już zbliżamy się do wieczora, więc wreszcie pora na prawdziwą kołysankę. Kołysanka dla Jerza. Oczywiście wszyscy jej wysłuchajmy. To utwór Andrzeja Korzewskiego, który w oryginale napisany został na chór dziecięcy i pochodzi z takiej suity trzyczęściowej ze snu i baśni. No i właśnie na finał kołysanka dla Jerza i dla Państwa. Bo tak mi się skojarzyło, że tutaj pan Jurek Osmoliński, czy dla Jerza, może...